Oboje znajdujemy się w Gnojnie. I tutaj piąty rajd właśnie wystartował w ramach Nordikiady 2023. Uczestnicy wyszli na trasy, jedna dłuższa, około 10 km, no i druga troszeczkę krótsza, około 6. Dla Fundacji Bezmiar te rajdy są czym? Dla nas są całym życiem. To jest nasza pasja, w ogóle sport, aktywność na świeżym powietrzu przede wszystkim, to jest pasja. I tą pasją staramy się zarażać wszystkich, którzy chcą przyjść, zobaczyć, spróbować, no i może dać się porwać tej pasji. Silnie z nami tutaj w naszym regionie współpracuje TKKF Biała Podlaska. Tak, tak, to już kolejny rajd, który wspólnie organizujemy. Był rajd w Kodniu, był rajd w Janowie Podlaskim. No i teraz jesteśmy tutaj. Oni wspaniale organizują, mają naprawdę wybitnych, wspaniałych instruktorów, którzy mogą przekazać wiedzę na temat Nordiku i mogą każdego nauczyć, bo to też jest nasza misja, żeby chodzić z kijkami prawidłowo. Żeby ta technika była taka, żeby wyciągnąć z tego Nordika wszystko, co najlepsze, bo mówi się o Nordiku, że
jest bardzo zdrowy, odciąża stawy, odciąża kręgosłup, ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy idziemy prawidłowo. Więc instruktorzy TKKF Krzna, Biała Podlaska nauczą Was tego, więc dzisiaj, żeby zapraszamy. Się nauczyć, są dwie trasy, 5 i 10 kilometrowa. Tak, ale powiem szczerze, że po jednym razie nie da się nauczyć prawidłowej techniki. Można usłyszeć, można zobaczyć, na czym ta technika polega, ale żeby się jej nauczyć, to jest tylko jedna rada, jedna możliwość, chodzić, 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 chodzić. A nawet jeśli to jest ktoś, kto nie chce się uczyć prawidłowej techniki, to ma dzisiaj szansę poznać i zobaczyć przepiękne nadburzańskie tereny. No to przede wszystkim. To przede wszystkim. My tutaj już byliśmy, więc wiemy, że jest przecudnie. Specjalne stroje. No tak, tak. Tutaj organizator lokalny zaproponował tematykę rajdu u Pawlaka. Rajd sami swoi. Nie wiem, czy będzie to widać. Byliśmy tutaj, drodzy Państwo, telewizowie i internauci portalu Radia Wiper, na tym domku, na tym budynku właśnie jest tablica poświęcona panu Wacławowi Kowalskiemu, to słynny Pawlak. On tutaj w Gnojnie właśnie przebywał, swego czasu pracował, również mieszkał. No i te stroje dzisiaj się pojawiły podczas waszego rajdu. No i stąd właśnie tematyka rajdu. A że okazało się, że uczestnicy wszystkich naszych rajdów uwielbiają się przebierać, bawią się przy tym cudownie, zaskakują nas swoją pomysłowością, inwencją. Także staramy się, żeby każdy rajd miał temat przewodni. No i jak widać, nie zawodzą. Chyba nie na każdym rajdzie, nie na każdej imprezie jest też tak, że uczestniczy w nim czynnie, tak jak dzisiaj, ksiądz miejscowy, ksiądz proboszcz. No raczej rzadko. Raczej rzadko to się zdarza, także bardzo jesteśmy wdzięczni, że ksiądz proboszcz jako przedstawiciel społeczności lokalnej pojawił się i poszedł w trasę. Myślę, że nawet spadliście z ambony swojego czasu. Czekamy na pana wójta. Czekamy na pana wójta, który ma się pojawić na zakończenie rajdu i wtedy przedstawimy wszystkich uczestników, czyli miejscowości i kluby, bo są też kluby, które przyjechały z całej Lubelszczyzny, żeby tutaj pomaszerować. To pozdrawiamy pana wójta Romualda Murawskiego. Ilu uczestników? Około setki. Około ponad 100 osób wyszło dzisiaj na trasy, z czego się bardzo cieszymy. I na finał ognisko? No jak ktoś przyniósł ze sobą zapałki, a widziałam, że granaty są w użyciu, to być może i to ognisko zapłonie. Bardzo dziękuję za tą fajną rozmowę. Dziękuję bardzo.